Dzień bramkarski w Śląsku Wrocław. Przegląd zawodników z rejonu, a także z całej Polski, bo z wielu województw przyjechali do nas chłopcy z różnych roczników. Zgłosiło się tak naprawdę 65 chłopców od 2002 rocznika do 2008. W testach biorą udział wszyscy trenerzy Śląska, którzy pracują w Akademii Trenerzy Bramkarzy. Trener Osiński, trener Chwyńczuk, trener Muracki i ja. Każdy z nas tak naprawdę pracuje z grupą bramkarzy, zwracamy uwagę na różne aspekty. Jest to trening dośrodkowań, trening obrony strzałów, sytuacji 1-1 oraz gry nogami. Pod tymi czterema aspektami sprawdzamy tych kandydatów, którzy przyjechali dzisiaj do Wrocławia. Odzew jest bardzo duży, nie spodziewaliśmy się. Myśleliśmy o tym, że zrobimy tutaj jedną turę, maksymalnie przyjmiemy 24 osoby, natomiast trzeba było podzielić to na trzy tury, 10, 12 i 14, bo ten odzew jest naprawdę bardzo duży. Zaangażowanie chłopaków jest ogromne. Ja myślę, że Śląsk ma taką siłę przebicia, że każdy z tych młodych chłopaków, który tutaj mieszka w okolicy, chciałby kiedyś założyć koszulkę z naszym herbem na piersi. No ale wiadomo, trzeba prezentować wysokie umiejętności, żeby do nas trafić. No i taki dzień właśnie jest dla tych, którzy chcieliby kiedyś stanąć w bramce i bronić tych barw. Podsumowując dzisiejszy dzień, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zgłosiło się do nas bardzo dużo chłopaków. Mamy tutaj przegląd ponad 60 osób z rejonu w różnych kategoriach wiekowych. Ten dzień pokazał, że warto takie wydarzenia organizować. Na pewno będziemy starali się robić to cyklicznie, raz, dwa razy w roku, tak aby wszystkie perełki, które tutaj pojawią się na Dolnym Śląsku i w okolicy, miały okazję i trafiły do Śląska Wrocław.